magiczne zaklęcie. Sponsorem odcinka jest Olejek Klimowicz, główny dystrybutor olejów Neste w Polsce. Kolejna naprawa. Chevrolet Orlando. Tak, był tutaj już nie raz. Nawet na live występował, że mamy problem ze świecą żarową. No i słuchajcie, z powrotem wrócił ten problem świecy żarowej. Dobra, od czego by tu zacząć? Może zacznijmy po kolei. Już raz mieliście tego shorta na temat tych lusterek, które tutaj były dane. Słuchajcie, w ten sposób założone te lusterka to są bezsensowne lusterka, bo one nic kompletnie Wam nie pokazują. Zobaczcie, tam z tamtej strony, o, nawet tutaj tak mniej więcej na wysokości głowy pokażę Wam, a tam jest też lusterko założone. I pisaliście, że nie jest to bez sensu, tylko jest to źle założone. No dobra, czyli rozumiem, że to powinno iść z tamtej strony i być na górze, a tamto z tej strony i tu na górze być zamocowane. Być może, dlatego że tutaj mamy jeszcze dodatkowe takie lustro. Ja nie wiem, co autor miał na myśli z montażem tego. To już nie wnikam. Wiem tylko tyle, że jak dla mnie to teraz w tej chwili to wygląda jak bezużyteczny gadżet. Wy mówiąc, że jest źle założone, być może. Ja tego nie montowałem, nie wiem jak to być powinno. Dobra, następnie co my mamy? Mamy tutaj oczywiście błąd świecy żarowej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to mamy też błąd ABS-u. Czujnik ABS-u jest uszkodzony, trzeba by po prostu zakupić czujnik ABS-u, ale nigdzie jest niedostępny. O, nie ma. My w hurtowniach tego nie mamy. Skoro nie mamy w hurtowniach, to nie jesteśmy w stanie załatwić. No ale drogo, oczywiście jest tego pełno i to nawet ABS-a. Tyle, że ja nie będę brał z takich właśnie, czekajcie, żeby to włożyć w ogóle jeszcze, fajnie by było. Ja nie będę brał z takich źródeł, z tego tytułu, że później, jeżeli przyjdzie coś do zwrotu lub reklamacji, no to będę miał to utrudnione zadanie. Zajmujemy się na razie tylko i wyłącznie świecami żarowymi i co? Chyba będzie trzeba je jednak podmienić, dlatego że mogą być tu wadliwe. Oczywiście komputer wyskakuje nam błąd cały czas drugiej świecy. O, tutaj sobie ją wyjmiemy, wykręcimy i zobaczymy, co się z nią dzieje. Podłączymy ją najwyżej na krótko i zobaczymy, czy działa. Ile ty tu masz volt? 4,4 volta. Pamiętacie? 4,4 volta mierzymy miernikiem. No ale cały czas wyskakuje nam tutaj problem z tą świecą. Zobaczymy, co się dzieje. Może być, że miernik mówi swoje, a tutaj mówi swoje. Mają Cię w poszanowaniu. Albo mają nas zapisanych jeszcze. Mają. Na pewno. Tak, bo jak kiedyś dzwoniłem, to on od razu do mnie po imieniu, co tam. A to już dawno temu było. No właśnie, co jakiś czas chyba oni z telefonu usuwają te dane. Chyba nie. Jakiś słaby akumulator by się przydał. Nie, tak. Ale miernikiem widzisz, no wychodziło, że jest wszystko ok. No jest to oryginał jeszcze, GM, Germany, 4,4 volta, miernik Ci nic nie powie. Nic? No ohmy możemy zmierzyć, ale to widzisz. Na ile ohmów Ci dać, na 2K? Czekaj, ile tu wyskakuje Ci? 0,2, no daj więcej. No. Mówię Ci, że to będzie instalacja. To teraz musimy wysterować tak, żeby tam sygnał poszedł. To wygląda mi na sprawne. O. Dobra. Jakbyś tam...
tam. Ten jest włączony? Nie. To czemu tu mam napięcie jakieś? O co chodzi? Też chciałbym to wiedzieć. Nie, wiesz, on jest. Jest tylko kluczyk włożony do stacyjki. A przekręć zapłon? Dobre, aż pod 10 V podeszło chwilowo. Teraz ma 2 V. Działa. 2,12. Działa. Dobra. No to trzeba świecę wymienić jednak. Może być, że ona raz styka, raz nie styka, czy coś z nią się tam dzieje. No nic innego nie ma. Sterownik świec działa, napięcia dochodzą, wszystko jest. Ja tu nic więcej nie widzę. A on wywala błąd, no nie? Tak. Świecy. Jeszcze raz włącz. Dobra, wyłącz. Działają. Obydwie działają. I co teraz? Nie no, ja bym wkręcił te nowe tak czy tak, ale coś tu jest nie tak. On wróci. Od 7 do... Do 10 chyba newtów. 9,35 i 8 newta. Jest? Jest. Masz powkładane, możesz podokręcać. Weź je podokręcaj, ja się zastanowię, co tutaj może być jeszcze nie tak. Orlando, tak? Mhm. 96. Że są dwa takie same, wiesz? Kod usterek, silnik. I co ty mi tu wyłapiesz? No, teraz to wiadomo, będą wszystkie cztery cylindry, bo odpinaliśmy wszystkie cztery. Wtedy nie szło skasować tego drugiego? Znaczy, wiesz co, po chwili wyskakuje. Po chwili? To znaczy po ile? Chyba po odpaleniu. Tak? A spróbuj go teraz odpalić. Zobaczymy, czy to faktycznie... Kurde, ale to by było takie dziwne zjawisko, no nie? Świece sprawne, wszystko ok, a i tak się okazuje niesprawna. To wręcz nierealne by było. Kody usterek, silnik, pyk, pyk, pyk. Proszę bardzo, jeszcze raz odczytujemy. Nie ma! Ale gwizdże ta turbina. Jeszcze raz sprawdzę. Chyba się udało naprawić, brak kodów usterek. No dobra, moi drodzy, nie mamy kodów usterek. Ciekawe auto, ciekawe. Świeca działa, grzeje, a wywalała, że jest niesprawna. Subcio. Dobra, ale teraz mamy inny problem jeszcze, bo mamy tutaj problem chyba z ABS-em? Chyba tak. Tak, zgasz, tylko zostaw zapłon włączony. O, czujnik prędkości obrotowej koła tylny prawy.
mamy niby uszkodzony czujnik koła. Teraz tylny prawy wyskakuje. A co wcześniej wyskakiwało? Teraz tylny prawy, raz tylny lewy. I każdy kurwa udaje, że jest specjalista, nie? Rozrząb tu tego, nikt nic nie wie, nie? Gdzie? Przecież nie ma nawet na... Ja nie jestem mechanikiem, od tego zacznijmy. Jak sobie będziesz obserwował, wejdziesz, to zobaczysz. Zobaczę. Nie jestem... Ja nie jestem mechanikiem, ja jestem samoukiem. Wolne przeloty między autem, do kiedy byś miał? Na pewno nie do wakacji. Do końca wakacji nie ma szans. Dobra, do widzenia, dziękuję. Proszę bardzo. Jadę do wakacji. No co jej jest? To na ma zwarcie. Na to wychodzi. Cały czas pokazuje, że coś ma. Wiesz, jak to wygląda? Jakby zabrudzona była. Idziemy do drugiego, porównamy z drugim. No. Zero reakcji. A, bo tu wyszło chyba. A nie, no, że ja dawałem, to piszczało, tak? Tu było zero, a tu jest reakcja od razu. No, już nie ma. Co jest? No. No. No to ciekawie się robi. Poszło. Dobra, teraz jakieś kombineleczki czy coś, żeby to jakoś starać się obrócić. Wątpię. Bardzo w to wątpię. No i co? Może kabel jak pociągnę, to jest po tym. Jak ten czujnik chcesz tu wyjąć? Pewnie od nowości siedzi. Na pewno. Połamię go. U, w tym brudzie będzie tak siedział. O! O, pękł chyba. No, pękł. Pękło mu się. Teraz będzie trzeba łożysko jeszcze wyciągać. No. O, idzie chyba. Idzie. Aby wyszedł. Nie rób tego, Orlando. Czekaj, spróbujemy jeszcze tu. A jakoś. Aha, nic nie zrobił. Dobra, ale teraz go daj na dół. No niestety. I kombinerkami go. Jak ząbka wyrwać. No to jest szansa. Szansa, że wyjdzie. Voila! Maszko. Voila? Weź dwa elementy ze sobą. I w dwóch elementach przywieź. Przyszła pandemia, nie? On mówi do tego swojego brackiego, nie? On tam razem z synem działał, wiesz, i mieli takiego jeszcze pracownika. No. Mówi do brackiego, że to... Ale nie ma Bydgoszczy, to nie do Bydgoszczy, do Bydgoszczu, tak? Tak to się mówiło. Który to powiedział?
Trzaskowski czy któryś tam? Że trzeba jechać do Bydgoszczu. A nie słyszałem. Nie słyszeliście tego? O kurde, to na całą Polskę głośno było. Tak. Czyli on powiedział, czy jadę do Bydgoszczu, czy coś takiego. No myśmy nie wiedział, jak to odmienić po prostu i myśmy się śmiali. Znowu się włączyło. Czyli mamy problem z ABS-em dalej. No to się robi ciekawie. Ciekawie, jaki błąd teraz. A jeszcze lepiej jest. Był tył prawy. O! Ty! A czy tu akuku nie jest wywalone? Nie, bo sprawdzałem. Nie, sprawdzaliśmy. Wybór pojazdu. Co wywalisz? Czemu nie możesz się połączyć? Chyba go musisz zgasić. To wtedy na opalony. Te uprawy dalej. Co? No z tym się wyrąbaliśmy. Świecisz? Świeci. Taki zacycek dalej. Odważnik. No i teraz. Co dalej? Jarzemko. Jarzmo to nie wiem, 15 będzie. Jarzemki nie będzie widać. Tam jest szczytnik magnetyczny, nie koronka. Teraz, żeby... I tak użyska nie ma. No. Okej. A jak jechałeś, to nie było słychać? Nie. Nic nie było słychać właśnie. Daj go wyżej. Ile? No z czynnikiem. Z czynnikiem? Aha, to była tylko osłona. Pokaż. Czyż tu połowy nie ma? To drugie będzie to samo. On był uszkodzony. Po prostu. Tamten to samo będzie. Wykręcaj od razu. Szefie, byłem w Radomiu. Ten tor się nie nadaje na Porsche. Dobra, jedź dalej. Dobra, to za miesiąc. Taki tor! Słuchaj, tutaj dostaliśmy po czapce i musimy iść na stadion, jak Śląsk będzie grał z tymi zespołami, usiąść na trybunie Śląska. Tak? I kurde... Nie! I zobaczyć, ile czasu wytrzymamy. Nie. Dobra, to weź już się zajmij nim tutaj. Po co będzie chodził tak daleko? Ile czasu płynie wytrzymamy? Najwyżej nie wróci się już. Ty, ale to ty w niej będziesz pracował, czy jak?
Nie, no na mężu. No. Rączki muszą być, bo mam czystą bluzeczkę. Czekaj, nie ściągaj jeszcze, nagram shorta. Że do, ale załóż krótkie spodenki na chwilę. Załóż na chwilę. Załóż na chwilę, proszę cię. Nagramy, że kurde molek ty. Mamy paczkę z auto. O. Nie, nie, bez czapki. Trzymaj to. Trzymaj to, zrobimy reklamę. No. Wiesz, auto to się do ciebie nie tego, nie? Nie czapił do tego. Ej, czysty tylko... karton mi daj. Dobry, jest. To bluzkę ubrudzę. Cicho. Witam was serdecznie. Słuchajcie, no jak robisz reklamę Autodoka, to tak poważnie, tak? Czyli musimy mieć pracownika Autodoka, czyli bielutka koszulka, ładne krótkie spodenki, tylko buty byś wypastował chociaż, co? Bo jak to wygląda? No. Ale teraz pokaż, jak ładnie śrubki kręcisz palcami. Pokaż, jak ładnie kręcisz palcami. Tak jest, dobrze. Ty, ale ta metka wiśniacka nie musi być z tyłu. A ta na spodenkach. Przepraszam, to ciepły domek. Dobra, cięcie jeszcze raz. Z tymi metkami to będzie wypas. No i damy ten. Reklama Autodoka nadlatuje. Jezu, jak oni się wszyscy śmieją ze mnie, jak ja z tego Autodoka mam polewkę. No ale kurde, no. Słuchaj. Śrubki, które się kręcą palcami gościowi. No to jest po prostu... Teraz z tymi metkami zabił, kurde. O, skutery zaczynamy naprawiać. Aha, dokładnie. Tak. Do skuterów on się nadaje. No i wujek naprawia. No. On się rozpędza i tak o ścianę. Zeskakuje, a skuter w ścianę leci. Kto? No ty. Ja na skuterze nie będę dzisiaj. Dobrze, słuchajcie, przyszły oczywiście łożyska. Jak wiecie już doskonale, wymieniamy łożyska z tego względu, że tutaj czytnik magnetyczny jest uszkodzony. Mamy tutaj łożysko, mamy nowe śruby. Teraz po wyjęciu takiego łożyska mamy osłonę i tu mamy drugą osłonę. Czym zdejmowałeś tamtą? Śrubociągiem? Dwoma śrubokrętami, żeby to. A gdzie masz? Zeszło. Tam leżą na stole. Dobra. Dobra. Proszę bardzo, prawie to samo, tylko niestety jest inne łożysko. Dlaczego? Tu jest głębsza dziura, tu jest płytsza. Nie, żartuję. Spoko, będzie pasować. Teraz tak, to musimy sobie spasować. Znaczy to. To jest po prostu nic innego jak osłona, a dokładnie tarcza kotwiczna. Tak na nią się woła, tarcza kotwiczna. Dobrze, ja to przyłapię. A weźmiesz mi jeszcze tą blachę? Ale czujnik tu jest, to będzie trzeba... Wyjąć go. No. Wypchnij go od spodu najlepiej. Tylko tak mocniej. Całkowicie go wypchnij, tyle ile się da do zera i będzie dobrze. Dobra. Czekaj. Czekam. Tak, żeby to łatwiej było, to weźmiemy tak. Śrubę. Wezmę drugą. Po przekątce jest. Aha. Dobra. Teraz nałożymy sobie ten element. Hopla. I przyłapujemy.
Ja mam przyłapane. Dobrze, można puścić, nic nie poleci. O, dzięki za pomoc. Dobra, bateria wymieniona, działamy dalej. Jarzemko, tutaj jedynie co, jak was tylko minęło, to dokręcenie śruby do tarczy. Słuchajcie, moi drodzy, kawałek wam tylko pokażę, co się nagrało. A mianowicie nagrało się oczywiście moja tylna głowa albo moje czoło w ten sposób. Dlatego, że nie sądzę, oddałem kamerę oczywiście odwrotnie, tył naprzód. No i tak sobie nagrywałem. Dobra, dokręciliśmy oczywiście tą śrubkę, zakładając tarczę. Jarzmo dokręciliśmy tutaj w tym miejscu, zacisk, klocki włożyliśmy. Ja tu twardo się ścieram, mówię wam, że pamiętajcie, żeby klocek włożyć tam, gdzie wyjęliście. Czyli jeżeli to jest z lewej strony, wkładacie z lewej, z prawej to z prawej, bo klocek już jest ułożony do tarczy. Tym bardziej, że ktoś wymieniał klocki, tarcze, no i warto to włożyć tak, jak się należy. Ale dałem ciała. Tu pięknie, elegancko nagrywam, a oczywiście ona nagrywa mój czubek głowy. No dobra, bywa, życie. Wiem, że jestem hopsa sana asa i tak dalej. Dobra, zakładamy koło, Marcin jedzie się przejechać, no i zaraz się widzimy na podsumowanie, czy zadziałało, czy nie zadziałało. No i oczywiście tak samo podsumujemy, co z tymi świecami się tutaj wydarzyło. Dobra, moi drodzy, świece. Co było winą tutaj, jeżeli chodzi o świece? No świeca, oczywiście świeca. Mamy tutaj miernik podpięty. Słuchajcie, miernikiem sprawdzałem kiedyś na live te świece i okazywało się, że są ok. Jedna. Druga. Już, już. Trzecia. I czwarta. No, i która jest uszkodzona? A możemy dystancję zmierzyć? Jasne. Może tu jest, dobra. Okej. Nie powinno się dotykać tego. Która jest uszkodzona? Stawiałbym między tą a tą, jeżeli jest. Ta była uszkodzona. Rezystancja jest wszędzie taka sama. Inaczej się zachowuje pod wpływem temperatury i napięcia przyłożonego. Dokładnie. Dostaje dopiero temperaturę i wtedy rezystancja zaczyna jej skakać. W okolicach 007. To samo. Jeszcze raz. To samo. To samo. No i szukaj teraz. Ona mi grzeje. Rezystancja ma to samą. Na jałowo. Sprawdzamy później. Ta bierze 20 A, 20 to weźmie 10. Dokładnie. 15, wystarczy, grzać się będzie. Tak tylko jest. Nie na 600 stopni, a na 300 na przykład. Dokładnie. A komputer już widzi, ma threshold ustawiony dane. Tak jest. I powodzenia. Ale mówię, zgłupiałem. Po prostu zgłupiałem, bo mierzyłem rezystancję. Luz, jest sprawna. Podpiąłem ją nawet na krótko, no, tak jak wczoraj było widać. Nie do akumulatora, ona szła przez ten. Przez coś? Tak jak jest fabrycznie przez ten moduł. No. Bo ona jest 4,4 V, więc szła przez moduł. Pyk, proszę bardzo, działa. No, a wywalało cały czas drugą. No dobra, to już wiemy, że po prostu świeca, no tak jakoś niefartownie była padnięta, że po zmierzeniu rezystancji nie wychodziło nic o tym, że jest uszkodzona. Dobra, Chevrolet Orlando skończony, z tyłu okazało się łożyska i jeden czujnik uszkodzony. Drugi czujnik z jednej strony niepotrzebnie wymieniony, z drugiej strony niestety nie mogłem go uratować. Niestety takie rzeczy się zdarzają. Dobra, bierzemy się za następną robotę, tu wam dziękuję i co? Pozdro! Do następnej naprawy. Trzymajcie się. Magiczne zaklęcie.